Hej, hej. Dzisiaj inne wideo, takiego jeszcze nie było. Za długo nie będzie trwało. Chciałem Wam się pochwalić, co takiego ciekawego znalazłem. Siedzę sobie akurat przy swoim biurku, takim stole warsztatowym. I jakiś czas temu znalazłem fajną zabawkę, którą chciałem Wam pokazać. Może się obudzą w Was wspomnienia. Wcześniej, zanim pokażę Wam to urządzenie, to ten szum, niestety, z jednej strony jest szum od inwertera, z drugiej strony od zasilacza takiego. Laboratoryjnym go za bardzo nie nazwał, bo aż tak precyzyjny nie jest, ale jakiś tam zasilacz, powiedzmy, że warsztatowy. No, ale ja nie o tym. Co ja takiego mam? Haha. Z tego, co pamiętam, to się nazywało Tamagotchi. Taka zabawka, elektroniczne zwierzątko, które można było sobie hodować. Gdzieś to znaleźliśmy z żoną w jej rzeczach. Udało mi się to naprawić, bo się okazało, że to było trochę zmęczone życiem. Jakieś stare bateryjki się znajdowały w środku. Trzeba było je wymienić na nowe. Oczywiście te bateryjki, ponieważ miały już, myślę, że za 20 lat spokojnie, to się rozciekły troszeczkę. Trzeba było całość otworzyć. Okazało się, że gdzieś tam coś nie styka. To rozpepeszyć, to jeszcze raz wyczyścić. W ogóle ten cały panel, cały panel, cztery guziczki trzeba było oczyścić, bo to są takie jak kiedyś były w pilotach do telewizorów. Nie wiem, czy w tej chwili też są takie stosowane, czy troszeczkę inne. Podejrzewam, że dosyć podobne mogą być. Takie ścieżki, które się zwiera takimi ala metalicznymi gumeczkami. No i to też było do wyczyszczenia. No i udało się to wyczyścić, wymieniłem bateryjki i działa. To Tamagotchi. To jest takie właśnie hodowanie zwierzątka. Tutaj mamy w sumie cztery przyciski. Ten taki, który wymaga wgniecenia, wduszania, jest przyciskiem do resetowania. Udało mi się teraz to dorwać, bo dzieciaki oczywiście moje, jak to złapały, to im się do tego stopnia to spodobało, że no przez parę dni się bawiły, hodowały te zwierzątka. Teraz gdzieś cichaczem udało mi się to buchnąć. No cóż, zwierzątko, jak widzicie, wymagało resetu i chciałem go tak na szybko zaprezentować, jak to wygląda. Spróbuję się tu przełączyć na takie coś i powinno działać. Mamy tutaj sobie takie trzy guziczki, z których normalnie korzystamy. Ten już widzę, że nadgryziony zębem czasu. Tutaj mamy taki głęboki, wtuszany i możemy sobie skasować. Tutaj sobie wybieramy zwierzaczka. Tu mi się chyba wybierało. Tak. Co tu mogę mieć? Co tu mogę mieć? O, niech będzie piesek. Akceptuję pieska. Tu stawiamy godzinę, bo z tego, co pamiętam, to on w jakichś tam konkretnych godzinach wymagał spania, karmienia i tak dalej. No oczywiście, jak będzie sobie spał, to żeby za mocno nie przeszkadzał. Postaram się, żeby to było dosyć dobrze widoczne. Na razie oczywiście nasze zwierzątko będzie się urodziło, dlatego tak sobie serduszko będzie skakało. Teraz chyba tylko można godzinę podejrzeć. Tak, nie pamiętam, ile to trwało, za 2 minuty. Generalnie wiadomo, że dzieci nie mogą zbyt długo czekać, więc no to musi w miarę szybko pójść. Zaczekamy jeszcze chwilkę. O. No i się piesek urodził. Co my tutaj mamy? Piesek się urodził.
Co to ten piesek potrafi? Tym, z tego co widzę, to się przełączało tryby. Co tu można było z tym pieskiem robić? Co my tu jeszcze mamy? To chyba jest do wybierania, a to jest do włączania, wyłączania godziny. Dobra, przejdźmy w takim razie do tego jedzenia. Są u góry takie ikonki, słabo to widać. To jest rządek ikonek. Tutaj mamy taki. Słabo to widać. Łyżka, widelec. Tutaj mamy kij baseballowy, piłeczkę. Melodyjkę. Kostkę do gry. Buciki. Miotełkę. Strzykawkę. Wagę. I żarówkę. Dźwięki się pozwoli jakoś wyłączyć? Nie pozwoli. Dobra. O, wyłączyło. Dobra, w takim razie pierwsze co sobie sprawdzimy, to ile waży nasz piesek. Age 0, waga 300 gram. Pięknie. W takim razie dajmy mu coś zjeść. Czyli tak, tym się kasuje, tym się wybiera i tym się chyba zatwierdza. Dajmy mu coś do jedzenia. Chyba wystarczy. Dałem mu coś słodkiego. I jeszcze coś do picia. Dokładnie nie pamiętam, kiedy to miałem. Na pewno w podstawówce. Nie wiem, w której to mogło być klasie. A już mam jeszcze serduszka. Na pewno w podstawówce też takie coś miałem. Też się bawiłem. Mieliśmy oczywiście takie jedno stworzonko. Musiałem się wymieniać oczywiście z siostrzyczkami. Oczywiście jakaś melodyjka pewnie gra. Co w tym może chodzić? Pewnie trzeba szóstkę wylosować, żeby się piesek cieszył. Całkiem możliwe. Piesek się nie cieszy, ale serduszko wskoczyło. Tutaj możemy wyprowadzać na spacer. Piesek się jeszcze nie zesrał, więc nie trzeba po nim sprzątać. I chyba też jest zdrowy, wobec tego też nie będzie chciał strzykawy. Możemy go jeszcze raz zważyć. Pyk. O, już 360 gram, czyli sobie dobrze pojadł. Tak, no nie będę tutaj czekał, aż piesek przeżyje, nie przeżyje. Tu się zmienia. O, zgaszoną żarówkę. To jest chyba zapalona. Nie wiem, o co chodzi. Gasimy światło, tak. O, i teraz piesek sobie będzie spał. Jak pójdzie spać, to oczywiście rano go trzeba obudzić, zapalić mu światło, wyprowadzić na spacer, posprzątać, nakarmić i w ogóle. O, taka zabawka. Wspomnienia, wspomnienia z dzieciństwa.
No i chyba się komuś zmarło. O.